W Chrzcie Świętym otrzymujemy życie w obfitości, nowe życie od Boga przez wspólnotę. Kościół staje się w ten sposób płodną matką dającą życie. Chrzest jest nieodzownie połączony z tajemnicą Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. W Chrzcie stajemy się członkami Chrystusa, częściami Jego ciała. Święty Paweł napisał: czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w Jego śmierci, by żyć nowym życiem. Dlatego obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej kończy się modlitwą, by Bóg, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, strzegł nas swoją łaską na życie wieczne. Do tego jesteśmy powołani. Zobacz, jak bardzo Chrystus ciebie ukochał, jak wielka jest Jego miłość. I tę miłość widać na krzyżu, gdzie Chrystus miał dla ciebie przebite ręce i nogi. Skazaniec, który był w ten sposób przybity do krzyża, musiał dźwigać się na gwoździach do góry, pokonując okropny ból, aby zaczerpnąć powietrze. Niektórzy w ten sposób cierpieli, zmagali się aż 3 dni. Chrystus cierpiał 3 godziny. Oddał swoje życie dla ciebie. Jak bardzo musiał być zmaltretowany, jak bardzo musiał być wycieńczony dla ciebie. Ale przyszedł moment śmierci. Chrystus oddał swojego ducha w ręce Ojca. Po śmierci Chrystus został pochowany. Józef z Arymatei poprosił Piłata o ciało nauczyciela. Wraz z Nikodemem i Janem zdjęli ciało Jezusa, by pochować je w grobie, który był niedaleko miejsca ukrzyżowania. Przy tej pospiesznej ceremonii pogrzebowej
była obecna także Matka Najświętsza. Co działo się w jej sercu, kiedy patrzyła na mękę, śmierć i pogrzeb Syna Bożego? Ona przeżywała to razem z Nim, współodczuwała. To jest tajemnica prawdziwej wspólnoty człowieka z Bogiem. Ciało Chrystusa spoczęło w grobie, zimnym, zamkniętym, ciemnym. Ale ten grób stał się świadkiem wielkiego cudu, zwycięstwa nad śmiercią, bo Chrystus zmartwychwstał. Śmierć zwyciężył, bo On jest zwycięzcą śmierci. On został wskrzeszony miłością Boga, tą samą miłością, którą Ojciec wskrzesił Chrystusa. Bóg kocha Ciebie. Bóg stworzył Cię nie po to, byś umarł, ale byś żył w miłości, nowym życiem. Zbawienie nie wynika z naszych zasług, ale jest darem Pana. Tę prawdę objawia światu Kościół, wspólnota. Czy żyjesz tą wspólnotą? Czy czujesz się jej cząstką? Czy masz w tej wspólnocie swoje współuczestnictwo, które zostałeś włączony przez chrzest? Biskup Zbigniew Kiernikowski kilka lat temu w swojej katechezie o chrzcie mówił: dzisiaj jako wspólnota kościelna musimy mieć poczucie własnej tożsamości, która jest określana przez odniesienie do Chrystusa i Jego Ewangelii. Taka wspólnota wie, co jest zgodne z duchem Chrystusa i Ewangelii, a więc w konsekwencji, co jest przejawem życia Kościoła jako wspólnoty wierzących, żyjących w świadomości łaski Boga, a co do tego życia kościelnego nie pasuje, co działa wręcz niszcząco, a więc musi być napiętnowane i odrzucone. Nie chodzi tutaj o odrzucenie człowieka, lecz o danie mu szansy nawrócenia i powrotu do wspólnoty kościelnej. Jeśli zaś z tego nie skorzysta, musi mieć świadomość zarówno on, jak i wspólnota, że pozostaje poza nią. Ci, którzy należą do Kościoła, chociaż mogą w jakimś konkretnym przypadku zbłądzić, to jednak jest absolutnie konieczne, by przyznali, że prawda jest po stronie Jezusa Chrystusa. Kościół, mimo że jest ułomny, jest nosicielem i znakiem tej prawdy. Zobaczmy, czy żyjemy tą tajemnicą. Czy nie odeszliśmy czasem w swoim myśleniu, postępowaniu od Chrystusa, od Ewangelii, od tego, co głosi Kościół. Wykorzystajmy ostatni tydzień przed świętowaniem Paschy Chrystusa do nawrócenia. Biskup Kiernikowski mówił w swojej katechezie: w Księdze Sakramentów z połowy pierwszego tysiąclecia mamy takie powiedzenie: lavant aquae, lavant lacrimae. To znaczy, z grzechów obmywają wody chrztu i z grzechów obmywają łzy pokuty. Wskazuje ono na dwie drogi oczyszczenia dokonującego się w czasie Wielkiego Postu, odpowiednio dla tych, którzy chrzest przyjmują po raz pierwszy, których obmywają wody chrztu, i dla tych, którzy zatraciwszy świeżość mocy tego chrztu przez ciężkie grzechy,
na drodze pokuty odnawiają w sobie otrzymany na chrzcie dar życia z łaski, których obmywają łzy pokuty. Wykorzystajmy czas łaski i pozwólmy Chrystusowi, by otworzył nasze serca na dar nowego życia. Dobrze przeżyty sakrament pokuty i pojednania będzie dla nas najlepszym przygotowaniem do przeżycia Paschy Chrystusa i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przeżywanie pamiątki naszego chrztu ma nam przypomnieć nasze powołanie do osiągnięcia życia wiecznego. Będziemy się modlić litanią do wszystkich świętych, naszych patronów. Pan chce, abyśmy znaleźli się w ich gronie. Niech nasze osobiste nawrócenie będzie wejściem w wypełnianie woli Bożej, tak by wypełniła się w nas modlitwa kończąca liturgię chrzcielną Wigilii Paschalnej. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen.